Przecież no, dla niego to jest ogromna szansa grać w podstawowym składzie. Ten chłopak przyszedł. Zobaczmy teraz, bo Mateusz Michalski już gotowy. Michalski w pole karne. Sylwestrzak! Jest gol! No kto? Jeśli nie, na środek. Sylwestrzak. Bardzo ładnie Sylwestrzak sobie poradził. 29 minuta. Obejrzyjmy to jeszcze raz. Radek nie poddaje się. Nie cieszy się po prostu z tej bramki oczywiście z racji na to, że strzelił tego gola siarce Tarnowczyk zespołowi, ale którego proszę, jak zdecydowanie wyszedł Radek w górę. Niesamowicie. Padł na ziemię piłkarz gości. Na kłopoty tak Sylwestrza. Wypracował sobie sytuację i bezbłędnie ją wykorzystał. Trzeci gol Radosława Sylwestrzaka w tym sezonie i trzeci gol postałem.